Dobry. Dobrze, moi drodzy, witajcie. Dzisiaj troszeczkę mówię do Was głosem Louisa Armstronga, a to wszystko przez to, że jestem jedną z pierwszych ofiar wyborów, to znaczy propagandy wyborczej, która zaatakowała naszą telewizję w ciągu ostatnich 2 tygodni, ale to, co się dzieje wczoraj, dzisiaj, przedwczoraj, to jest po prostu szaleństwo. Drzwi się od studia nie zamykają, ludzie przylatują, rozmowy, 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 dyskusje, nagrywania. Posty z nimi, ostatnie filmiki, powiedzieliśmy jutro już koniec, koniec. Jest szaleństwo, nie wiem, u was też pewnie, że pozaklejanie wszystkiego, to już nie mówię nawet o tym, ale szaleństwo filmowe do Rady Miejskiej, do Rady Powiatu, do Sejmiku Województwa Lubuskiego, no i na burmistrza też, mamy 4 kandydatów, to też cyrk w poniedziałek debata była, no nieważne. W każdym razie, sorry, nie będę dzisiaj tak wszystkiego może mówił, bo po prostu wczoraj już na takie pełne uspokojenie sobie wróciłem do domu, mówię, pewno dzisiaj już będzie luz. Wyjąłem z lodówki buteleczkę mojego ulubionego piwa, wlałem sobie do szklanki takiego lodowatego i poczułem rano, że to był trochę błąd. Jeszcze dołożyłem sobie, zamiast sobie się wyprostować. No ale okej. Słuchajcie, jedziemy. Nie ma co tu tłumaczyć, ale poproszę was też o taką większą interaktywność Masz dzisiaj, bardzo dobrze? interesującą barwę głosu. No. Ale dzisiejsze newsy, jakbyś posłuchała, to w ogóle tam walczyłem tam w tej mojej pakamerze, gdzie nagrywam te tak zwane offy do newsów. To jest trzeba było. No dobra, nieważne. Moi drodzy, pierwsza rzecz bardzo fajna, uważam, że jest rewelacyjna i świetna decyzja. Wiecie, że mamy w październiku wyjazd na Sardynię. No i kwalifikacja na Sardynię to jest od dnia pierwszego, znaczy. Od października, może tak, od początku października do końca sierpnia trzeba zebrać było 30 razy osoby na pierwszym poziomie, które były na bezpłatnej skrzynce. Okay? No i po takich dyskusjach z Ajwenem, z Eszter, z tymi liderami węgierskimi i innymi, padła decyzja, żeby zrobić to w taki sposób, że jeżeli osoba ma 30 razy w tym okresie do sierpnia tą kwalifikację złapie, to oczywiście jedzie, dostaje pokój dwuosobowy, może wziąć osobę towarzyszącą ze sobą i tak dalej, i tak dalej. No płaci za bilet lotniczy oczywiście, natomiast tam hotel, nocleg i jedzenie, to wszystko jest ekstra, te wycieczki, wszystko jest ekstra. Ale jeżeli osoba zrobi 15 takich w tym okresie, 15 razy, to wówczas dostaje jedno miejsce. Dostaje jedno miejsce, z tym, że tu jest pewien warunek. Będzie z kimś w pokoju tej samej płci. Ja wiem, że płci jest teraz 52 podobno, czy 54 już, czy 60. Ja nie wiem, bo tam ciągle powstają tu za granicą nowe, blisko Niemcy mamy, więc tam tworzą. Nie, żartuję. Ale na poważnie, jeżeli ktoś będzie miał 15 przekroczone w tym okresie, czyli tak naprawdę niemalże jedna osoba na bezpłatnej skrzynce, jedna, dwie czasami, to również na Sardynię może polecieć, nie ma problemu. Tyle, że będzie w pokoju, luksus, wszystko, ale będą dwie osoby. Można się wtedy dobrać, a jak nie, no to wtedy gdzie dopasuje tam kogoś innego, tam z innego kraju i tak dalej. Ale chcemy, żeby jak najwięcej ludzi leciało. Poza tym kosztowo dla firmy dokładnie to jest to samo. Tu nie ma jakiejś żadnej różnicy, bo i tak każdy iPhone wprowadzony do poczekalni za późno, nie wprowadzamy. Bo tu zepsujemy wszystko zaraz. Chodzi o to, że po prostu fajnie to wykorzystać. Mówię, dla firmy kosztowo to samo, nie ma problemu żadnego, a osoba, która zrobi 15 kwalifikacji, też na tą Sardynię, wyspę długowieczności, pamiętajcie, może polecieć i może spędzić fantastyczny czas. Piątek, sobota i ten niedzieli kawałek z Willafnoni. Natomiast już wcześniej byśmy sobie wtedy rozplanowali, że taka ekipa się uzbiera fajna, to byśmy sobie już we wtorek lecieli może na tą Sardynię, żeby jeszcze sobie wtorek, środę i czwartek. Jak to było w tych poprzednich wyjazdach, samemu pokombinować, połaździć gdzieś tam. No jest to ekstra sprawa. A październik jest pięknym miesiącem, pewnie to będzie pierwszy albo drugi weekend, bo tu już wiecie, chłody, liście spadają, a tymczasem świeci, tam jest fajnie, tam jest zielono, tam jest w ogóle, no kurde, długowieczność, no. Przecież będziemy zgłębiać te tajemnice długowieczności. iPhone Irena. Nie ryzykuję. Wiem, że to może być ta Irena, która wiem, ale nie ryzykuję. To do ciebie, tak? No to dobrze, Heniu, na twoją odpowiedzialność. Że będziemy rozstrzeliwać na tym, dobra. Po wyborach. Słuchajcie, także to jest fajna rzecz. Pomyślcie sobie o tym.
mam taki wykaz cały, ile osób ma te kwalifikacje, ile ma tych skrzynek. Wiecie co, myślę, że się nie rozłączę, tylko powiem wam, tym, którzy są najbliżej może, dobrze, jeżeli, bo to prosiłem jeszcze, nie wiem, może wam rozesłała już, bo też prosiłem, żeby każdemu wysłała, każdemu, kto się jest bliżej, żeby wysłała. Myślę, że jak to zgaszę, to i też będzie mnie słychać. Słychać mnie, tak? Jest ok. Tak, słychać ciebie. Dobrze. Ja sobie tu zobaczę, bo miałem, od niej dostałem też właśnie takie info, bardzo prosiłem o to. Już moment, sekundę. Tu jest faktura, to nie. No gdzie to jest jeszcze W jakim czasie, regulaminowi? Waldku, to ja na grupie wrzucę. Tak, Krysiu, tak, super, super. Też. Jest exciting update. Ja już prosiłem wczoraj i ona mi to wysłała. Momenciku, a też na grupę, ale już żebyśmy mieli fajnie. Jasne, ale fajnie, no powiedz jak najbardziej. Jasne. Dobra, Eszter i mamy tu od Eszter było tak. Moi drodzy, więc na dzień dzisiejszy wygląda to tak. No ja mam tą kwalifikację, jest 40 ponad kwalifikacji. Krysia, masz ponad 21 w tej chwili. Zuzia, masz 18,85. Czyli generalnie już macie tak po jednym spot, po jednym tym. Potem mamy Henia Kośnego, ma 11. Heniu, jeszcze 4 i się łapiesz już na takie jedno miejsce. Super, lecisz wtedy z nami. Grzegorz Brudny, widzę, że ma 7. Miecia, tutaj jest 6. Ewa Ruszkowska 5, Małgosia Owczarzak 4, no i później Mączko Małgosia 3,5 i tam później osoby po 3, Filip, Basia, Sabina Włochnik, Beata Gawęcka i tak dalej, tam jest parę osób. To jest stan, moi drodzy, na 2 miesiące do tyłu, wiecie, to nie jest tak, że to jest na teraz o już, bo wiecie, jak to się liczy. To się liczy tak, że jeżeli jest bez bezpłatnej skrzynce ktoś, to w kolejnym miesiącu, żeby zaliczyć tą kwalifikację, ta osoba musi wykupić tą skrzynkę free, bo jak nie wykupi, no to kaplica, to bez sensu w ogóle. Nie? Nie, jakby nie liczy się wtedy, nie? Ale powiem wam, super sprawa. 15, no kurde, 15 to jest tak, no to tam już naprawdę możemy polecić już taką bandą, słuchajcie, że normalnie toż to szok. I fajnie spędzić ten czas razem. Wiecie, w oderwaniu od tych przyjemnych rzeczy, co prawda to już będzie po wyborach pół roku i na szczęście po tych eurowyborach, bo też już zaczyna się szum z tym robić. No i po wakacjach, a my sobie na wakacje wtedy polecimy fajną ekipą w piękne miejsce, z którego przywieziemy wspomnienia, bo Sardynia to nie jest takie miejsce tak często oblegane gdzieś tam. Wielu turystycznie ludzie wyjeżdżający, to już tacy koneserzy na Sardynię z reguły lecą. No Sycylię już może prędzej, czy tam te wszystkie inne, wiecie, Majorki, Fiorki, te inne historie, Teneryfy, Madery, to tam każdy te kierunki bierze. Ale Sardynia to jest dla koneserów, dla tych, którzy naprawdę, naprawdę, naprawdę po prostu. Dobra, okej. Okay. Słuchajcie, dzisiaj jest oczywiście czwartek, więc dzisiaj my mówimy o zdrowiu. Też je ogarnę na pewnie. Okej, okay. Ale ogólnie mówimy o zdrowiu. Czekamy też na tą polską wersję tego Zoomu, o którym mówiłem ostatnio, który ten człowiek młody, doktor psychiatrii, on nie psycholog psychiatrii, zrobił dla Timu Węgierskiego, mówię, no i tak dalej, to może być bardzo ciekawe, no ale czekamy na to jeszcze. Ale wiem, że w planie mamy też Zoom naszej doktor nauk medycznych Zuzanny Jeziorskiej. Zuzi, poprosimy Cię o parę słów na ten temat, dobrze? Tak, 10 kwietnia już, czyli przyszłą środę o godzinie 20 mamy spotkanie na Zoomie z uczestnikami węgierskimi, z tym, że to tłumaczenie to ma być takie nieprzerywane, no zobaczymy jak to technicznie wyjdzie. I temat brzmi następująco, noni w alergiach i uszczyc. Więc myślę, że to jest temat akurat na czasie, no bo wiosna tam coś pyli i ważne jest, żebyśmy przypomnieli, że to noni jest bardzo potrzebne nam i bardzo przydatne. O uszczycy to już dużo wiemy, ale o alergiach to warto też przypominać. Jasne. I ja myślę, że jeżeli to rzeczywiście uda się zrobić tak bez podwójnego czasu, czyli bez przerywania na tłumaczenie,
to w ciągu godziny powinniśmy się zamknąć. Tak mi się wydaje. No, będzie symultaniczne tłumaczenie, nie? Czy jakby to. Symultaniczne, to tak jest w planie, ale ja od tamtego momentu jeszcze nie rozmawiałam z Ester, więc nie wiem, czy to oni już wypraktykowali i czy to zadziała. No, miejmy nadzieję, będzie Jasne. łatwiej po prostu. Jasne. Przede wszystkim dla słuchaczy będzie łatwiej, bo nie będą musieli się taki jedni i drudzy, takie switch, takie wiesz, raz polski, raz węgierski, raz polski, raz węgierski. To jest trochę takie nawet męczące dla słuchaczy. Też ma i swoje plusy, bo można się zastanowić nad tym, co było powiedziane. Głębiej trochę popatrzysz na te ilustracje dokładniej, nie? To też ma wiesz, i plusy, i minus. Ale wiadomo, symultanicznie to jest płynniej. I wtedy też i dla prowadzących jest dużo lepiej, bo jakby nie gubi się tych myśli ważnych gdzieś po drodze. Nie? Super, dobra. Słuchajcie, z kolei 27. Krysia Dzięki. pyta. O, proszę, Krysiu, proszę bardzo, przepraszam. Ja bym bardzo chciała wyróżnić osoby, które zakwalifikowały się na bezpłatne skrzynki. Napisałam do Eszter i przysłała mi całą listę całej naszej ekipy, całej naszej grupy od Waldka licząc. I pozwólcie, że przeczytam, bo to jest naprawdę rewelacyjna możliwość na bezpłatny produkt, na bezpłatne całe 4 butelki, albo Magical Noni, albo jeszcze można uzyskać i Doxlav Noni w zależności od konfiguracji i jeszcze Relaxing Noni z CBD. Więc przeczytam Wam całą listę. To były aż 24 osoby z naszej grupy. I w takim razie czytam. I gratuluję serdecznie wszystkim. I czytam. Waldek Kuberna, Krystyna Jarczewska, Mieczysława Grzdysińska, Zuzanna Jeziorska, nasza pani doktor, Małgorzata Owczarzak, Basia Karpińska, gratulacje, Zygmunt Pryl, Krystyna Czubińska, Romuald Choiński, Szymon Hameides, Krystyna Żabska-Miruć, Hanna Górnicka, Henryk Kalinowski, Małgorzata Mączko, Filip Stróżniak, Henryk Kośny, Anna Stróżniak, Biesława Nowak, Dorota Pietrzak, Dariusz Pośpiech, Sabina Wodnik, Irena Klimas i Jadwiga Kośny. Serdecznie, serdecznie Wam gratuluję. Naprawdę to jest taki jakby no pierwszy sukces, jak zaczyna się współpracę z Magical Noni, z We Love Noni, a poza tym ta szansa jest, można ją powtarzać co miesiąc. Ja korzystam z tego co miesiąc i powiem Wam, że to jest naprawdę świetna sprawa, dlatego że no to noni wychodzi po prostu o połowę taniej, no bo drugą skrzynkę mamy gratis, więc cena jest o połowę mniejsza. Pomimo, że nam teraz ten VAT wszedł, 5% VAT-u, to jest o te 26 zł drożej ta cena samego soku, ale jeżeli wypracujemy sobie tam, zakwalifikujemy się na tą bezpłatną skrzynkę, no to nas, że tak powiem, to tak mocno nie dotknie, prawda? Bo i tak będziemy połowę mniej, że tak powiem, płacili za każdą butelkę w sumie. Potrzebujemy tylko po prostu w miesiącu razem z naszą grupą, czy naszymi klientami z pierwszej linii, zrobić obrót 300 punktów. I to jest w zasięgu ręki każdego i każdy może mieć to no nie o połowę taniej. Także serdecznie, serdecznie wszystkim gratuluję i zachęcam, korzystajcie z tego co miesiąc, bo to jest naprawdę świetna sprawa. Możemy się wtedy łatwiej z kimś podzielić, kogoś zachęcić tą jedną butelką nawet, prawda? Więc więcej tego wtedy możemy sobie korzystać dla siebie, dla rodziny, dla zdrowia i wtedy szybciej o wiele mamy efekty prozdrowotne u nas. Ja to momentalnie u siebie czuję. Tak samo mój Damian teraz sobie zwiększył dawkę. Z Basią tutaj długie dyskusje uskuteczniłam. On jak coś nie wie, mówi, mamo, dzwonię do Basi. Dzwoni do Basi i za chwilę mnie poucza i mówi, tak? Co ja mam łykać, co, ile mam łykać i tak dalej, i tak dalej. Także teraz sobie Damian już wali, że tak powiem, dawkę 3 razy dziennie po 60 ml. No i wie, skowronek jest od samego rana. Po prostu nie ma o czym gadać. I humor, energia, ta psychiczna, niesamowicie dobrze wpływa również właśnie na to samopoczucie, na psychikę, na chęć do życia. Chce się żyć po prostu. Także zachęcam Was
wszystkich korzystajcie z tego co miesiąc, a polecając komuś, po prostu pomagacie komuś, tak? Jeżeli ktoś nie chce, to jego biznes, jego sprawa, jego zdrowie, ale ja zawsze mówię, że zdrowie i życie mamy tylko jedno. I czy ten dzień będzie radosny i pełen chęci do życia, czy będzie no, smutny, to naprawdę zależy od nas. Możemy sobie to wszystko poprawić, więc zachęcam, korzystajcie co miesiąc. Super, Krysiu, dzięki, dzięki wielkie. Ja tu cieszę się też, wszystkim Wam gratuluję, bo to jest ekstra, no, bezpłatna skrzynka, to jest też kolejna kwalifikacja i tak dalej. Czy to jest własna bezpłatna, ale z reguły jak ktoś ma własną bezpłatną, to też mam kogoś, już ma wtedy na bezpłatnej. Także super. A to, że wsparcie, to, że są poczucia, wiem, że gdyby nie pił, no oni, no garbu, no taki przypadłość moja. Ja, że tak powiem, drugie moje źródło utrzymania to telewizja i z gadania zarabia, więc jakby tutaj dużego gadania i czasem coś takiego się trafi, aczkolwiek już teraz była przed tym taka mocna dawka z ciepłym wodą, taką poważną dawkę noni. Przed spaniem będzie kolejna, jutro będzie poprawka i na pewno jutro już będzie normalny głos, także, że ludzie nie będą pytać, dzwonić do telewizji, pytać, czy macie nowego lektora, zaraz, bo coś tam, jakiś ktoś inny gada. W każdym bądź razie super. Dobrze, wróćmy do tematu, czyli 27 dzień kwietnia, czyli sobota, i mamy spotkanie wówczas w Łodzi. Mamy spotkanie w Łodzi na żywo. Tematycznie rozmawialiśmy troszeczkę o tym, czy to będziemy ten temat alergii dalej jechać, Nie, chyba nie, tak? nie, 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 nie. Nie, nie, Uzgodniliśmy, nie. że to będzie temat choroby nowotworowej. A, I zgadza my się. uzgodniłyśmy z Basią, że będzie główny temat, to brzmiał, choroby nowotworowe we współczesnym świecie. I będzie nasze wystąpienie, moje wystąpienie, oczywiście już będzie o noni, choroby nowotworowe w kontekście stosowania noni. I Basia też będzie mówiła o odżywianiu w chorobach nowotworowych, uwzględniając oczywiście noni. I stąd teraz nasuwa mi się, teraz nasuwa mi się takie pytanie, czy coś już wiemy na temat książeczki? No już Coś teraz to już brzmiało będzie pytam. tylko ode mnie i od tego, i zależeć i od drukarza, wiesz, ja już mu tam wysłałem info, nie mam jeszcze odpowiedzi, bo to przed świętami tuż, No więc tak. no mam nadzieję, że będziemy mieć, no tu robię wszystko, żeby było, nie? Czyli na konferencji UBUS byśmy mieli egzemplarze. Byłoby Żeby super. mieli na ten nasz, na Łódź, nie? Żebyśmy mieli, Na no. Łódź, no o tym mówię. Plus No to zielona. będzie rewelacja. No Temat jest zdrowia. bardzo trudny, więc stąd mamy też, już rozmawialiśmy z Basią i mamy taką propozycję. Temat jest trudny, wymagający wielu wyjaśnień też. I to troszeczkę, ja mam tendencję do rozpędzania się, jak widzę, spojrzę na zegar i widzę, że czas goni, to wtedy przyspieszam. Nie mogę teraz tak zrobić, no, na małych odcinkach tak, dlatego że temat generalnie wymaga wielu wyjaśnień. Są osoby, które są oblatane w tym temacie, ale są większość osób takich, którym trzeba pewne rzeczy jakby tak łopatologicznie powiedzieć. W związku z tym taki mamy pomysł, że najpierw ja powiem, czyli dam taką bazę tej informacji o chorobach nowotworowych i o noni, tym wszystkim. Po mnie Basia powie, jak się odżywiać, takie sugestie będzie miała i takie zalecenia wręcz odnośnie odżywiania w chorobach nowotworowych i w ogóle odżywiania w takich trudnych sytuacjach życiowych. I ja myślę, że to będzie taka duża dawka informacji i wiedzy, że dobrze byłoby, żebyśmy na tym tą pierwszą część skończyli, bo i tak będzie twój wstęp, Ononi, ten cały początek. To zabierze trochę czasu, potem ja, potem Basia i to będzie naprawdę, ludzie będą przeciążeni, będzie im po prostu parowało z czaszek. Dlatego myślę, żeby po prostu zrobić tą degustację, niech oni trochę odpoczną, napiją się Noni. I potem dalej już według standardowego planu, czyli opinie i tak dalej. Co o tym myślicie? Super, Bardzo dobrze, bardzo dobrze. Super. jak najbardziej, fajnie, fajnie, fajno. No, to sobie mówię, już bliżej tego, to sobie jeszcze już taki Tak, rozkład zrobię, uszczegółowimy. ale super, super, jak najbardziej. Ja proponuję, żeby już teraz, temat jest naprawdę no, numer jeden, uważam, żeby już teraz zapraszać ludzi, swoich znajomych,
bo no, temat jest, który wróci na pewno nie tak szybko na konferencję łódzką, ale myślę, że bardzo wielu ludzi jest tym zainteresowanych, bo niestety dotyka ta choroba no, mnóstwo ludzi. Każdy z nas ma kogoś, kto ma z tym problem, prawda? Także no, już teraz, żeby sobie ludzie czas rezerwowali i się Tak, organizowali. my już zaczęłyśmy, tu z Wasią zaczęłyśmy już takie właśnie taką akcję ruszyłyśmy z akcją zapraszania, tym, że dostrzegamy pewien taki mechanizm obronny u ludzi. Często ludzie, którzy doświadczają, albo ktoś z bliskich doświadcza tej choroby, to po prostu odsuwają to od siebie i tak nie bardzo chcą wiedzieć. No my trochę przekonujemy, że jednak im więcej, im człowiek bardziej świadomy, im więcej wie, tym bardziej może sobie pomóc. No zobaczymy, jak to wyjdzie. Są oczywiście ludzie tacy bardzo otwarci, świadomi, oni chcą jak najwięcej, oni by to wszystko pochłonęli na raz, żeby tylko sobie pomóc. No ale jest też druga strona, która troszeczkę tak odpycha od siebie ten problem. Ja myślę, że już jutro, bo dzisiaj to już będzie późno, ale jutro już przygotuję wydarzenie na Facebooku i wrzucę na grupę i nasz czat prywatny, żeby ludzie mogli się i zachęcam, żeby tam klikali, że weźmiemy udział, tak? To wtedy będziemy wiedzieli mniej więcej, jak się przygotować to degustacyjnie i nie tylko. I żeby można było już tą informację, żeby ludzie mogli podawać dalej. Będą mogli sobie udostępniać na swoich profilach facebookowych i na swoich mediach społecznościowych, nie tylko na Facebooku, ale jeszcze gdzie indziej, ponieważ tamte wiadomości postaram się umieścić. I oczywiście będę z Zuziu z Tobą konsultowała i z Basią tematy Waszych wystąpień, żeby mogła tam mniej więcej o tym napisać. Tak? To już na telefon sobie uzgodnimy, nie? Dobrze, Dobrze, oczywiście. ważna sprawa, naprawdę ważna sprawa, bo temat jest no, niezwykle, niezwykle dotyka. No, ja dzisiaj też rozmawiałam z moją klientką, która też jest na bezpłatnej skrzynce już od pewnego czasu i ona też już się podzieliła z kolejnymi paniami, które mają ten problem, bo ona ze względu z problemem nowotworowym zaczęła właśnie korzystać z naszego Noni, ale już się podzieliła z innymi kobietami. Inne kobiety też już zaczynają z tego korzystać i jeszcze nie są na bezpłatnych skrzynkach, ale już korzystają. Czyli jest dużo tych ludzi, bo to jest nie tylko ta jedna osoba u mnie, która korzysta właśnie z uwagi na nowotwór, ale wy na pewno też macie sporo znajomych, którzy właśnie się zabezpieczają, właśnie i pomagają sobie Magical Noni, bo wiemy, że no ma niezwykłą moc i możemy faktycznie wielu ludziom pomóc, tym, którzy się zdecydują, prawda? Wiecie co, temat jest o tyle trudny i długi, ja nawet o tym wspomnę podczas tej konferencji, że to się nie da wszystkiego wyczerpać, nawet jeżeli chodzi o Noni. Dlatego, że Noni działa też wprost, powiedzmy, działa wprost, że hamuje namnażanie się komórek nowotworowych, że wywołuje tą naturalną śmierć komórki, czyli tą apoptozę, bo komórka nowotworowa nie ma tego mechanizmu i ona nieskończoność żyje, jest nieśmiertelna niemalże. I wiele innych rzeczy. I to jest takie działanie wprost, ale Noni działa też nie wprost. Na przykład jest taki składnik, miałam to nawet o tym dzisiaj powiedzieć szerzej, ale powiem w dwóch zdaniach. Jest taki. Bo ja złamałem zasadę Patrzę na dzisiaj. zegar. Nie, nie, dobrze, dobrze, są ważniejsze Tak, rzeczy niż to Zuziu, moje mów. wypociny. Mów, to będzie Chodzi o to, taka, że. wiesz, zachęta na konferencję. Chodzi No o to, że właśnie. jest taki składnik, jak kwas elagowy. Kwas elagowy jest to jeden z rodzajów kwasów fenolowych znajdujących się w noni. I co się takiego dzieje? Jeżeli my, ale nie tylko w granacie też jest, dlatego mówią niektórzy, że granat też jest bardzo korzystny dla zdrowia, czy sok z granata. I ten kwas elagowy, jeżeli się dostaje do naszego organizmu i dostaje się do jelit, i dostaje się do jelita grubego, to mikrobiom zaczyna pracować i z tego kwasu elagowego tworzy taki związek, który się nazywa urolityna.
to urolityny nigdzie nie ma. To nie jest tak, że jest w pomidorze, w truskawce, w ziemniaku, czy w mące, czy gdziekolwiek. Nie ma. Urolityna jest tylko produkowana w naszym organizmie w wyniku działania kwasu elagowego poprzez jakby pracę bakterii jelitowych. Tej urolityny są kilka rodzajów. Jest A, B. Ona ma działanie przeciwzapalne, chroniące przed rakiem jelita grubego, chroniące przed rakiem prostaty, w ogóle ma działanie na przykład hamujące powstawanie tego, co mówiliśmy przy starzeniu się, tych ages, tych końcowych produktów zaawansowanej glikacji na przykład. I również ma działanie neuroprotekcyjne, czyli chroni nasz układ nerwowy. Bardzo dużo działań ma w ogóle, to jest tylko tak zasygnalizowane. I to jest również działanie przeciwnowotworowe, ale nie takie na wprost. Przecież jeżeli komuś mówimy o jelicie grubym, na przykład o raku jelita grubego, to nie tylko mówimy o tym, że tam ci się guzy nie, ja też tak obrazowo, nie, że tam te guzy nie będą ci się tworzyły, albo że one będą ginęły, albo że nie będziesz miał przerzutów, ale również dlatego, że jeżeli twój mikrobiom będzie pracował ze składnikami, które znajdują się w noni, to wytworzy twój mikrobiom, wytworzy takie substancje, które będą miały działanie jeszcze dodatkowo chroniące. Tak więc to jest takie nie wprost. My cały czas mam poczucie, że my nie doceniamy tego, co mamy. Mamy tak nieprawdopodobną rzecz, No właśnie. że po prostu tylko korzystać. I o tym ja wspomnę, że bo mówiąc o tych chorobach nowotworowych, to tym noni, tym wszystkim nie da się wszystkiego powiedzieć, no bo musielibyśmy do rana siedzieć i tak przypuszczam, żebyśmy tematu nie wyczerpali. Ale warto mieć tego świadomość, że my jesteśmy częścią pewnego systemu, my jako ludzie. I tak zostaliśmy skonstruowani, że korzystając z określonych substancji roślinnych, my produkujemy związki, które nas chronią. Nasz organizm produkuje. A od czego zależy, czy te urolityny? Ona jest dużo, jej jest dużo produkowane. To nie jest tak, że to są śladowe ilości. Ona jest produkowana tak, jeżeli mamy zdrowy mikrobiom, to ona jest tak produkowana, że spełnia te funkcje chroniące. I od czego zależy, czy to jest ta urolityna A, czy B, czy w ogóle. I ile tej urolityny powstaje? Od bakterii, od oczywiście tych szczepów bakterii dobrych, które są potrzebne, czyli laktobacillusy, bifidobakterie, a wiemy, że z kolei składniki znajdujące się w noni, tak jak kwercetyna i skopoletyna, sprzyjają namnażaniu się właśnie tych szczepów bakterii. Czyli zobaczcie, jak to wszystko jest ze sobą powiązane. Nie tylko, że dostarczany jest kwas elagowy do produkcji urolityny, ale jeszcze zabezpieczany jest mikrobiom, żeby było z czego produkować tą urolitynę. Ja uważam, że to jest w ogóle noni, to jest, nie wiem, królowa chyba wszystkiego, bo ze wszystkich stron, jakbyśmy nie spojrzeli, to ma działanie. Jak nie wprost, to z boku. Jak nie wprost, to przez drzwi, albo przez okno, albo przez podłogę. W każdym razie ma takie sposoby, żeby dotrzeć do nas, tylko jeżeli będziemy oczywiście chcieli. No, nagadałam się. Nie, no super, super. Słuchaj, nie na darmo kahuna, polinezistu, zdrowiciele, ili tą roślinę. To było święte drzewo. To było dopóki nie wkroczyła tam ta cywilizacja nasza zachodnia i nie zaczęła wprowadzać swoich regulacji, a już szczególnie w XX wieku, kiedy to oparcie już było takie straszne, kiedy już tylko było many, 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 mamona i to wszystko, prawda? I to przecież no niejako ta tradycyjna roślina w tradycyjnej medycyny polinezyjskiej, tu całego południowego Pacyfiku i części trochę tej powyżej równika części, czyli hawajskiej, prawda, całej tej medycyny, to fundament. No fundament, wiecie, ta historia, kiedy doktor Ralph Heinicke był na w 2007 roku, czy 2008 roku, na konwencji, gdzie było ponad 10 tysięcy ludzi, Morindy konwencja, i to było, i ten profesor, kurczę, doktor właściwie, doktor biochemik, opowiadał o tym,
Co go skłoniło do tego, żeby się zająć Noni? Kiedy na Hawajach pracował dla Doi Pineapple i nad tą bromelaniną pracował, i właściwie ta praca, mówi, generalnie była taka nudna. No, ananas z tych plantacji, już taki ten ananas, no, bogaty, ale to też jak bez szału jakiegoś. I mówi, kiedy mu zaczepiali go i mówili mu, żeby się zainteresował tymi krzewami, bo tam to jako krzewy głównie w wielu miejscach rosło, no, Noni, i tymi małymi owocami, i jak zaczął to badać, no to stworzył te teorie, które może dzisiaj inaczej się nazywają, ale był zafascynowany. Jednocześnie od niego rozpoczęło się to zainteresowanie tych ludzi poważnych od strony medycyny, biochemików, jak Hiramu Kikini, wielu, wielu innych, którzy po prostu dzięki niemu, on otworzył te drzwi tego naszego nowoczesnego świata na nowo, no nie mogło wejść z tym swoim bogactwem. A to, co dzisiaj robi tutaj doktor nauk medycznych, nasza kochana Zuzia Jeziorska, dociekanie do... Tak, to jest coś fenomenalnego. To jest coś Ja wierzę, że wiele tych rzeczy, Zuzia, których mówisz, to też znajdzie gdzieś swoje miejsce w wielu publikacjach, w kolejnych, które na pewno będą, bo to są rzeczy, no, genialne, naprawdę mega rzeczy, niesamowite. Kiedy tak o Noni opowiadamy, to przypomina mi się znowu z tej Szwecji ta Indianka długowłosa. Pamiętacie, kiedy opowiada o tej historii Noni, o Einsteinie, o tym Moly Dacitifolia, MC kwadrat. Te wszystkie rzeczy związane z Noni, one gdzieś tam mają wspólne rzeczy. To nie przypadek, o tej dziewczynce, którą do Indii wieziono gdzieś na południowych, żeby ją ratować, i Noni ją ratowano. No, coś niesamowitego. Coś niesamowitego. No, mamy skarb, ale jak Zuzia powiedziałaś, Tak. często niedoceniany, nie? Bo ktoś tam Tak. leci do... Kurde, zapomniałem wypić tego. A cholera, później sobie piję, nie? Albo... Żeby Was zachęcić jeszcze do tego spotkania 10 kwietnia, środowego, to powiem Wam, że udało mi się dotrzeć do pewnej pracy naukowej, która jest opublikowana, można dotrzeć do niej w internecie, ale to nie jest taka, no, nie tak wprost, że otwieram PubMed i od razu ona mi się po wpisaniu kilku słów pojawia. Jest to praca naukowa napisana przez badacza z Uniwersytetu z Fidżi, który zajmuje się biologią morską, między innymi jest chemikiem. Nieprawdopodobną pracę napisał o histaminie, bakteriach i w tym wszystkim działaniu noni. Nieprawdopodobną. I to ja to nazwałam wisienka na torcie i to chcę też umieścić w tej prezentacji, która będzie w tym, bo to przypuszczam, że wiele osób nie wie o tym i trudno będzie dotrzeć do tych informacji, bo mówię, bo niektóre to są tak gdzieś tam zakopane, głęboko ukryte, że trzeba się tam dobrze namęczyć, żeby ją wydobyć. Ale warto pokazywać takie rzeczy, bo ludzie nieprawdopodobne rzeczy badają i podobne rzeczy odkrywają. To będzie w Super. środę. No Super. super. Świetnie, świetnie. Także już na tego 10 kwietnia się szykujemy, ostrzymy ołówki i długopisy, że tak powiem, wypełniamy wkłady, czy tuż w piórach, czy inne sposoby notowania. W każdym bądź razie super. 10 godzinie 20 w innym pokoju, bo to będzie adres innego pokoju, więc jakby to też, nie wiem, czy już tam mamy ten pokój? Nie, chyba, Krysiu, Nie, jeszcze nie jeszcze mamy. nie mamy, jeszcze nie mamy. Więc będzie na grupie to, i też wam to Na grupie, oczywiście. na czacie. No, dokładnie. No i później 27, kiedy zobaczymy się na żywo i będziemy mogli znów spędzić fajny czas już, ale tak mocno tematycznie, jeśli chodzi o kwestie właśnie nowotworowe i tak dalej. Także super, super. Dobrze, moi drodzy, jeżeli ktoś coś miał, a chciałby coś tutaj nam dodać, dopowiedzieć, to zachęcamy, zapraszamy. Minuta na wolne głosy. Słuchajcie, nie, żartuję, ale... Jeżeli ktoś coś to śmiało. A jeśli nie, no to co? To będziemy się widzieć w Poniedziałek. poniedziałek na spotkaniu technicznym. Pójdziemy troszeczkę dalej śladami i Erika Wory, i Bida Bryta, i Andre Blanchard'a, i tych ludzi, którzy patrzyli na network i od strony produktu, ale też mocno od strony networku, strategii i taktyki, podejścia i wielu innych rzeczy ważnych w networku. Dobrze, moi kochani. Spokojnego wieczoru. Dobrych wyborów w weekend, w niedzielę. Śmieję, bo chyba jak widzę tych ludzi, taki, że no niektórzy to by, nie wiem, wszystko by zrobili, żeby tam w tej radzie zasiąść. I w ogóle, i przerażenie, jak ich nie wybiorą.
No, a to jest, pisze swoją tam historię, no i tyle, no, tak to bywa. Niech się nikogo obrazi, może ktoś was tutaj też startuje z naszych tych, to wygrajcie oczywiście, wygrajcie, nie ma sprawy. Trzymajcie się, wszystkiego dobrego i widzimy się w takim razie w poniedziałek. Dziękujemy bardzo. Dobranoc. Do Trzymajcie się zobaczenia, do cieplutko. zobaczenia, Bye pa, pa. bye. Cześć No, dziewczyny. dobranoc. Dobranoc.